W sumie nawet nie wiem, co jest ważniejsze. To, żeby się nie nerwować, to, żeby nie zepsuć. Paszła psia szmino. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też lubicie ten zapach. Materiał powstał dzięki moim wspierającym na Patronite Zborowski.de oraz Procustom. Już dziś spełnij swoje marzenie. Nazywam się Peter Kozłowski. Wpadaj do Akademii i naucz się ze mną driftować. Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd. Witam Was w kolejnym odcinku z historii moich gimnastyk z tym przepięknym cudem techniki, jakim jest mój kompakt. W dzisiejszym odcinku rozbieramy całe zawieszenie po to, aby naprawić w nim wszystko, co potrzeba, dodać mu kilka nowych możliwości i sprawić, aby wszystko działało jak najlepiej, kiedy moim wściekłym pojazdem wyjadę już na treningi, pojeżdżawki i wszelkie miejsca, w które będę chciał nim jeździć. W tym odcinku będzie trójka bohaterów, ponieważ poza tym przepięknym samochodem oraz tym przystojnym młodym dżentelmenem będzie także bardzo szczupła, chuda, wąska w talii, ale także wąska w ramionach, ponadmetrowa rura. I ta rura jest ze mną w garażu w zasadzie od zawsze, od kiedy pamiętam, ale nie dałem jej jeszcze imienia. A więc dajcie znać w komentarzach, jak byście dali na imię tej ślicznotce. Ja tymczasem, niczym Tadeusz Norek, wskakuję do kanału i tam zajmuję się kręceniem śrubek w moim samochodzie. Dobra, wydech zdjęty. I tak, że jeżeli chodzi o wydech, mam jakieś tam swoje plany na ten temat. Pokażę Wam to na pewno w kolejnym odcinku, o co mi z tym wydechem chodzi. Wieszaki tutaj zdecydowałem się uciąć, nie szarpać się z nimi, bo i tak będę je na pewno wymieniał, żeby były po prostu nowe, odświeżone, bo nie wiadomo, kiedy one były wymieniane. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że wyglądały naprawdę całkiem mocno. Zabieramy się dalej, aby rozkręcić staba, nie wiem, podpinać wszystkie linki. No i wyjeżdżę. Dobra. Lewa część od staba odkręcona. Powiem Wam szczerze, śruba tak stała, że masakra. Jeszcze przed chwilą ją, jak wrzucałem do pudełka, to naprawdę taką temperaturę miała, że koniec. Też starałem się to robić z wyczuciem i delikatnie, żeby po prostu jej nie urwać, bo powiem Wam szczerze, no naprawdę ta śruba mocno stała. No ale nic dziwnego, tutaj w tym miejscu te śruby są narażone na wszelkiego rodzaju syf z drogi, który zbierają. No, więc nie ma co się dziwić. Przechodzę do drugiej strony i lecimy dalej z wyjmowaniem tego wózka. Woohoo! Full success! Stabilizator odszedł od budy. Oczywiście na pewno powiecie, że mogłem przecież tu w tym miejscu go odpiąć i zostawić u góry, no ale właśnie chcę również te tulejki wymienić, aby wszystko było dobrze. No i chcę tu też wszystko poczyścić, ponieważ jak już będzie to rozebrane, to no, aż głupio by było nie załatwić tego. I możecie powiedzieć, że po co ty tak tego gruza po prostu go przygotowujesz, po co ty się tak nad nim, mówiąc za przeproszeniem, spuszczasz. Ale ja nie traktuję tego auta jako takiego typowego gruza, żeby po prostu z takim przeznaczeniem jak najszybciej zabić, typu Destruction Derby. Dla mnie jest to po prostu moja pierwsza tania driftuwa. I tak do tego samochodu podchodzę i uważam, że po prostu chcę go mieć także w jak najlepszej formie i być jego jak najbardziej pewnym. Z tego miejsca też dziękuję Arkowi Jankarowi z Koszalina, głównemu inżynierowi X-Drift King Teamu, który zbudował m.in. driftowóz Kuby Króla, dwukrotnego mistrza Drift Open, za podpowiedź, ponieważ kiedy podkręcałem te śruby, to jeszcze to wszystko mocno stało, ale tutaj dał mi pewnego prostego, ale bardzo użytecznego tipa, także Arek, bardzo dziękuję. Pierwsza śruba odkręcona, przede mną kolejne,
przede mną kolejne. Śruby są na Web16, na klucz i po prostu każdą pomalutku obstukuję, psikam penetratorem, chwilę czekam, potem znów obstukuję i bardzo delikatnie kręcę. Naprawdę, naprawdę mozolna robota, ale no też nie ma żadnego jakiegoś wielkiego pośpiechu, aby z tym się jakoś bez sensu nie śpieszyć, a więc no na pewno mogę sobie tutaj na ten taki komfort czasowy pozwolić. Też fajna sprawa i to będzie mały teaser tego, co w moim kompocie zagości. Śrubki sobie chowam do pudełka po zestawie od chłopaków z CNC71. A więc już możecie się spodziewać, z jakiej firmy między innymi będzie element w moim kompocie. Wrzucam sobie tutaj wszystkie śrubki, aby ich nie pogubić i aby mieć porządek. Także pozdro CNC71 oraz Młody Drift. Wał od dyferencjału odkręcony, teraz czas na odkręcenie przewodów hamulcowych oraz linki odręcznego, aby tutaj wszystko było dobrze rozłączone, aby można było potem całym wózkiem wyjechać poza samochód. Naprawdę z tymi śrubami zeszło niesamowicie długo. Do następnych, które szły w zasadzie chyba dwie, te środkowe szły chyba najgorzej, musiałem użyć takiej rury. Ona ma ponad metr długości i dopiero stosując taką dźwignię byłem w stanie tutaj ruszyć te rury, no bo naprawdę powiem wam szczerze, nieźle to wszystko stało. W ogóle dużo używałem penetratora, co na pewno widzieliście, i powiem wam szczerze, że uwielbiam na pan właśnie preparatu do penetrowania. Dajcie znać w komentarzu. Szczoteczkę drucianą, no i nią tutaj wszystko sobie będę oczyszczał. Tu już sobie tą linkę poluzowałem. No i powiem wam szczerze, zobaczcie, już to wstępnie sobie, zanim zacząłem nagrywać, gdzieś tam sobie przeleciałem, a i tak tego rdzawego kurzu idzie naprawdę bardzo dużo. Śruby od anorów sobie poluzowałem, jednakże zdecydowałem się na razie ich jeszcze nie odkręcać, ponieważ postanowiłem najpierw dobrać się, tu są takie kostki, o, i o, tu widzicie je teraz, o, właśnie te, i po prostu te kostki sobie porozpinać, one są z jednej i z drugiej strony. Myślę, że to będzie lepsza kolejność, ponieważ pewnie te kostki są też mam na ten czas, będzie trzeba na rozpięci i wolę to zrobić. Prawie nie nawet dwóch rzeczy. Mebli do samodzielnego składania oraz właśnie rozpinania kostek. Miejmy nadzieję, że tutaj mam dyfer odkręcony, teraz odkręcę do końca amortyzatory i potem wezmę się za te śruby, które trzymają całą belkę do karoserii. Paszła psia szmino. Udało się wyjąć. Generalnie przy tej opcji wyjęcia wózka, jeżeli nie macie kolegów, też dacie radę to zrobić. Ale chociaż na ostatni etap wyciągania tego spod auta, zawołajcie sąsiada. Nie wiem, kogokolwiek. Da się zrobić samemu, ale jest to niezwykle niewygodne, ciężkie. I tak dalej, i tak dalej.
Za chwilę wyniosę ten wózek w jakieś dobre, ustronne miejsce, żeby sobie na spokojnie przy nim podziałać. Widzicie, że jest no naprawdę tutaj nadgryziony mocno zębem czasu, ale wyczyścimy, pomalujemy ładnie i będzie dobrze. Ale wyjęcie tego wózka jest po to, aby nadać mu parę dodatkowych możliwości i po prostu go ogarnąć, bo na przykład tuleje są strasznie wywalone i generalnie nie jest tutaj tak, jakbym chciał. A ma być tak, żeby było, jakbym chciał. Idziemy za chwilę zobaczyć, co się dzieje pod miejscem, które wymontowałem. Tylko na razie pozwólcie, że wyniosę to żelastwo gdzieś i zrobię sobie miejsce. Widząc mnie w wersji czystej oraz w czystych ciuchach pod tym samochodem, oznacza, że widzimy się dnia kolejnego. Ponieważ nie byłbym sobą, gdyby po tym, jak wczoraj wyjąłem wózek, a przed nagraniem dla Was podsumowania, nie zajrzał jeszcze pod samochód i tam nie dopatrzył się jeszcze pewnych rzeczy, które gdzieś tam wymusiły na mnie, nie wymusiły, ale po prostu chciałem tak zrobić, zdjęcie baku paliwa. Ponieważ po zdjęciu wózka okazało się, że podłoga wygląda w ten sposób. Weźmy sobie do ręki coś do obstukiwania i będzie to moje pierwsze narzędzie, jakie dostałem w życiu od mojego sąsiada. Ten młotek dostałem, kiedy miałem 5 lat, teraz mam 28, a więc to było 23 lata temu. No i sprawdźmy, czy tutaj nie ma dziur. Znaczy, ja już wcześniej to sprawdziłem, ale chcę Wam po prostu jeszcze to pokazać jeszcze raz. Potem, kiedy zjąłem ten bak paliwa, to jeszcze tutaj poucinałem przewody hamulcowe, ponieważ one były no, w tak tragicznym stanie, że uznałem, że będę je wymieniał i że po prostu nie chcę już mieć z tymi starymi nic wspólnego. I po prostu zrobię z nimi porządek, no a wiadomo, hamulce z tym nie ma żadnych żartów. No i jak to wygląda? Tutaj widzicie, że tutaj w tym miejscu, na tym przetoczeniu jest naprawdę sporo rdzy. Jednakże tu, jeżeli chodzi o to, jest bardzo duży nalot tej rdzy, ale większych jakichś dziur nie ma i na pewno jakiegoś tam większego spawania nie będzie trzeba robić. Ale jakby zaniepokoiło mnie to i to, co spowodowało, że zdecydowałem się na zdemontowanie tego baku paliwa, to właśnie było to, że widać było, że widać było, że ta rdza z tego miejsca wchodzi dalej sobie pod bak paliwa. I postanowiłem, że korzystając z tej okazji, no sprawdzę, czy tam nie ma żadnej dalszej imby i czy po prostu nie będzie to tak, że będzie ostatnia chwila na uratowanie tej budy. No i chyba właśnie tak jest. Ponieważ idziemy tutaj, no i widzimy tutaj spory nalot. Ale pewnie jeszcze to wszystko da się bez jakiegoś większego spawania uratować. A też jakby spawanie budy jakoś strasznie mnie nie boli, ponieważ no bez problemu sobie to ogarnę. Jednakże tutaj mamy już, naprawdę robi nam się dziura. Ten młoteczek jest dosyć lekki. No ale tutaj jest naprawdę miękko i tutaj już na pewno trzeba będzie wyciąć i wstawić sobie tutaj kawałek tego elemencika. No wszystko po prostu pod spodem będzie czyszczone i zabezpieczane antykorozyjnie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby tutaj wstawiać jakieś nowe elementy, aby tę podłogę po prostu ratować, no to oczywiście będzie to ratowanie, ponieważ moim zdaniem będzie mijało się z celem, a jeżeli szczególnie, że mam możliwości zrobić to we własnym garażu samemu, tak jak ja uznam i tak jak ja będę chciał, to moim zdaniem mijałoby się z celem wyjście z założenia, że dobra, przecież to jest samochód tylko do zabawy. Jak po prostu się zamęczy, to najwyżej kupi się drugą budę i się wszystko będzie przerzucało. Po pierwsze, byłaby to drugi raz wykonana robota na przerzucenie gratów nawet z innej budy, jeżeli chciałbym tutaj sobie zatrzymać wszystko to, co byłoby w tym samochodzie. A po drugie, umówmy się, ciężko byłoby znaleźć, szczególnie w przyzwoitych pieniądzach, kompakta, który byłby w tak dobrym stanie, że ta robota byłaby warta. A więc tu jest jeszcze sporo jakby ostatnia chwila, ale też sporo miejsca na to, aby tą budę uratować i moim zdaniem jest to właśnie ostatnia chwila na to, aby doprowadzić ją do przyzwoitego stanu i aby mieć ją tak, jak mi się podoba. Przednie zawieszenie, do demontażu jego przystąpię za kilka dni, kiedy znów będę miał troszeczkę więcej wolnego czasu. Z środka będą wyrzucone maty wygłuszeniowe, tak aby tutaj sobie to wszystko bezpiecznie spawać.
No i to już pokażę Wam w kolejnym odcinku, ale to tak już dosłownie tylko i wyłącznie, że tak powiem, zainicjuję Wam to, pokażę Wam to na jakimś timelapsie, jak to wszystko przebiegało. No chyba, że będzie coś bardziej poważnego, albo po prostu, nie wiem, pojawi się tam jakaś ciekawa historia, na przykład znajdę tam kapsułę z listem od Krzyśka Romanowskiego, który powie mi, jaka będzie moja kariera driftingowa. Wtedy oczywiście zrobię o tym oddzielny odcinek. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Ja jestem Driftingowy Nerd. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Ja jestem dla Was i bądźmy razem w tej naszej pięknej driftingowej miłości. Wirtualna piona, trzymajcie się, cześć!